Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Jutro od zachodu po centrum kraju będzie spokojna pogoda. Poza tym burzowo. Front atmosferyczny, który daje już intensywne zjawiska, w nocy i jutro będzie się przemieszczał na wschód. W tym czasie zachodnia Polska znajdzie się w zasięgu lekko podwyższonego ciśnienia. W nocy od Warszawy przez Łódź aż po Kraków może być około 17 stopni. Chmury z deszczem i burzami będą się przesuwać na wschód, dotrą nad Mazury, Podlasie, wschodnie Mazowsze i Podkarpacie. Niektóre zjawiska jeszcze będą silne, dopiero w drugiej części nocy osłabną. W tym czasie na zachodzie pogodne niebo, tylko nad ranem pojawią się mgły, ale po wschodzie słońca znikną. Przed południem na zachodzie kraju pogodnie, im dalej na wschód, tym więcej chmur. Od Mazur przez Mazowsze po Małopolskę przelotny deszcz, a bliżej południa już zaczną się pojawiać burze. Około 10 temperatura niemal wszędzie przekroczy 20 stopni. Po południu być może pokropi na Pomorzu i Kujawach. Zdecydowanie więcej chmur będzie nad wschodnimi regionami i tam będą się zdarzać przelotne opady i burze. Burze mogą być gwałtowne z ulewami, gradem i porywistym wiatrem. Będzie gorąco. We wtorek zrobi się bardzo gorąco. Na północy przelotny deszcz, na południowym wschodzie oraz od Wrocławia po Gdańsk groźne burze. W centrum pogodnie, w środę chłodniej, od zachodu po centrum więcej słońca niż deszczowych chmur. Mocniej popada i zagrzmi na wschodzie. Kolejne dni chłodniejsze i pogodniejsze w południowej części kraju. Od soboty cieplej, a od niedzieli znów gorąco i upalnie. Do zobaczenia.